Targowisko miejskie w Bielawie otwarte od 30 kwietnia. Taką decyzję podjął burmistrz Andrzej Hordyj wraz z radnymi Rady Miejskiej, oczywiście z wieloma ograniczeniami związanymi z panującą epidemią koronawirusa oraz planowaną modernizacją placu. Tak jak wcześniej, zamknięcie targowiska odbyło się w drodze rozmów, konsultacji z radnymi, tak i teraz, jakby zanim zdecydowaliśmy o ponownym uruchomieniu, tutaj były dyskusje z radnymi. Można powiedzieć, że jednomyślnie zdecydowaliśmy, że przy zachowaniu odpowiednich zabezpieczeń, warunków takich sanitarnych, nazwijmy to, będzie możliwe bezpieczne korzystanie z targowiska. Dlatego też teren został w tej chwili wygrodzony, czy jest w trakcie grodzenia. Będzie zachowana konieczność posiadania rękawiczek, płynów do dezynfekcji, maseczek ochronnych. Tak jak jesteśmy przyzwyczajeni do tego już w tej chwili, że do sklepów w ten sposób się zabezpieczamy, tak na targowisku będzie to podobnie. No i oczywiście też będzie, nazwijmy to, ograniczany strumień osób wchodzących na takiej zasadzie, że będzie pewien limit, który będzie wpuszczany i później każda kolejna osoba, która będzie chciała wejść na plac targowy, będzie musiała czekać na opuszczenie go przez po prostu wcześniej. A kto tego będzie pilnował? Będą dwie osoby na bramie wejściowej, bo tak jak mówimy, teren grodzimy po to, żeby móc właśnie nad tym strumieniem wchodzących zapanować. No i będą osoby, które będą za to odpowiedzialne. Targowisko będzie również rewitalizowane, czyli poszerzane to, co w tej chwili widzimy, ładnie zabudowane. Tutaj też powstaną tego typu wiaty? Wiat nie będzie, bo tutaj warto przypomnieć, że w 2018 roku gmina pozyskała dofinansowanie blisko 750 tysięcy złotych i dołożyła drugie tyle. No ale można powiedzieć, za te 1,5 miliona zostało zrobionych tylko tutaj to, co widzimy. Kilka zadaszeń, kawałek placu wybrukowanego. Te pieniądze w zasadzie wystarczyły na ten obszar. Natomiast my w tej chwili jesteśmy w takiej sytuacji, że tak jak tutaj opowiadaliśmy, ograniczamy dochody podatkowe ze względu na chęć pomocy naszym przedsiębiorcom. Więc można powiedzieć, nie stać nas na to, żeby z własnych środków realizować tak dużym rozmachem to przedsięwzięcie. W związku z tym tutaj wspólnie z radnymi postanowiliśmy, że ten plac, na którym właśnie w tej chwili stoimy, wybrukujemy i na pewno się poprawią warunki higieniczne i warunki takie komfortu dla sprzedających, dla kupujących. Mamy już jakby procedurę przetargową bardzo blisko finału, a jedna z bielackich firm będzie ją realizować. I termin zakończenia pracy jest 15 czerwca, także po zakończeniu już tutaj po odbiorach robót budowlanych teren targowiska zostanie poszerzony o plac właśnie, na którym stoimy. Czyli targowisko od 30 kwietnia 3 razy w tygodniu, we wtorki, w czwartki i w soboty, tak? Tak, wracamy do jakby starego układu, właśnie od rana do godziny 14, targowisko w te 3 dni, właśnie wtorek, czwartek i sobotę. Szczegóły dotyczące zasad handlu na bielawskim targowisku znajdą Państwo również pod materiałem telewizyjnym na naszej stronie internetowej.